versículum crucis, de inimicis nostris, libera nos Deus nostra. Versículum crucis, de inimicis nostris, libera nos Deus nostra. Amen. 16 dnia poranka naszej pielgrzymki stajemy przed majestatem Boga. Pozdrawiamy naszych ukochanych internautów, jesteśmy na łączach. Budząc się, nasze pierwsze oczy otwieramy ku Bogu, czyli zawsze już ku znak krzyża. Stajemy w świadomości przed majestatem Boga, że jesteśmy niczym i tylko nieudolnymi narzędziami. Prosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził i dał łaskę świadectwa wiary i uwagę. Duchu Święty, bądź blisko nas, umacniaj i wprowadź. Bierzemy do ręki nasz ukochany koniecznik pielgrzymkowy. Jesteśmy na stronie 13 i wołamy do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Twoją miłości, przyjdź Twoją ubogi, przyjdź Duchu Święty, rozmiłowanych mej męzy i ranach mogi. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w imieniu świętości, przyjdź przeczyste źródło, przyjdź światłości serc, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, rozmiłowany w mej nędzy i ranach, rozmiłowany w mej nędzy i ranach. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty. Podajemy należną hołd, należny hołd naszym Bogu. Włączamy się do śpiewu zorzy, ziemi, morza. Bądź Boże wielki, uwielbiony i pochwalony. Dlaczego ja, mały człowiek, Panie, miałbym Cię tego ranka nie chwalić? Kiedy rano wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa, żywioł wszelki, bądź pochwalony, Boże wielki. Tobie śpiewa, żywioł wszelki, bądź pochwalony, Boże wielki. A człowiek, który bez miary, posypany twymi dary, co go stworzył i ocalił, aż że mózgy cię nie chwalił. Co go stworzył i ocalił, aż że mózgy cię nie chwalił. Ledwie oczy przekryć zdoła, mego, mego Pana Boga, do mego Boga na niebie i szukam go koło siebie. Do mego Boga na niebie i szukam go koło siebie. Wielu snem śmierci upali, co się wczoraj spać pokłali, my się jeszcze obudzili, byśmy Cię
Boże, chwalili. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili. Boże, w Trójcy niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Tobie chwałę oddajemy, niech na Ciebie dziś żyjemy. Tobie chwałę oddajemy, niech dla Ciebie dziś żyjemy. Polecamy nasz dzień dzisiejszy świętemu Rafałowi Archaniołowi, co na 8, aby nas prowadził duchaniem. Święty Rafale Archaniele, który stoisz przed Panem Boga Najwyższego, zwróć na mnie swój potężny wzrok. Ogarnij mnie swoją opieką, która pewnicę w czasie mojej podróży. Powierzam Ci moją drogę, słusznie wyruszył w drogę wraz z Tobą. Proszę Cię, abyś mi towarzyszył, abyś mi przewodził, abyś mnie ochraniał, a jeśli taka jest wola Boża, przemij i uleć moje życie, moje choroby i słabości. Obieram Cię moim miłym patronem i chowam Cię po Twoje skrzydła na czas mojej ziemskiej wędrówki. Wierzę, że odprowadzisz mnie do krainy wiecznej szczęśliwości, gdzie będę na wieki oglądać Boga wraz z Tobą. To może to usiada. Ukochany chorąży, bym prosił, aby się tu stanęli z tyłu, żeby nasi internauci, słuchacze wiedzieli, że jest gotowość naszej armii. Że cały czas jesteśmy pod bronią, mając proporcje w ręku, aby wyjść na pola medyczne i walczyć o Królestwo Boże. Jesteśmy na stronie 19. Boże mój, spraw, aby w tym dniu, który mi dałeś, wypełniła się Twoja wola. Pomóż mi przyjąć tę sprawę, mój Bóg, Ojcze mój niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie, niech moje słowa będą uświęcone w sercu Matki Najświętszej, niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone, niech cały będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją chwałę. Natchnij mnie, Święty Duchu, abym modlił się godnie i uświęcił przez to moje życie. Mój boski Ojcze, niczym jestem i nie posiadam niczego, co nie pochodziłoby z Twojej ręki. Proszę Cię pokornie, raz przyjąć od wierze wszystkie moje myśli, uczynki i słowa, wszystkie radości i cierpienia duchowe, także wszelkie boleści mojego ciała i intencja Tobie tylko wiadomo. Ja nic nie potrzebuję, bo wszystko mi dajesz, zanim odkryję jakikolwiek brak. Mój Ojcze, niech cały mój dzień i cała moja noc będzie cichym wychwalaniem Ciebie. Niech każda modlitwa i każda praca, każdy najmniejszy wysiłek ciała, woli czy ducha będzie poświęcony Tobie, o Najwyższy Boże, źródło mojej wszelkiej radości i pociechy. Ojcze niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię, ludzi i anioła, każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Wierzę, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Twoim królestwie. Oddaję Ci siebie i wszystko, co posiadam, tak, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą kiedy przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, kto Cię pozna i pokocha jako Ojca. Bądź błogosławiony, wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarowałeś. Amen.
Pater te ex toto curde amo. Salva animas. Pater te pie amo. Salva animas. Pater te tenere amo. Salva animas. Pater te filius tus amo. Salva animas. Pater te inter amo. Salva animas. Pater te amo. Salva animas. Pater te ineffabiliter amo. Pater te interminate amo. Pater te ante omnia amo. Salva animas. Salva animas. Salva animas. Pater te sine termino amo. Salva animas. Pater te laudo, te amo, tibi gracias ago. Salva animas. Pater ut te omnes angelie sancti amant, ita te amare velim. Salva animas. Pater ut te sanctus Iosef in terra amava, et unum te in cello amat, ita te amare velim. Salva animas. Pater ut te Maria in terra amava, et unum te in cello amat, Pater ut te filius tuus et spiritus sanctus amat, ita te amare velim. Oremus, Pater per cor Mariae immaculatum, salutis causa omnium animarum, quae in periculo damnationis aeternae sunt tibi dono, ultimas gustas sanguinis, quas tuus divus filius ultimis sui amoris vilibus effudit. Ut eras tibi dono cum immensa multitudine interationum. Amen. Benedicat nos Deus Pater, et Dei Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nos cum directissimo Filio Suo benedicat Virgo Maria. Amen. Ojcze Cudwieczny, przez bolesne i niepokalane serce Marii, razem z jej zmianą, uwieruje Ci najdroższą krew oraz Panu Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc Szatana i ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i prawa, szczególnie teraz, w tej godzinie oraz w naszej ojczyźnie. Duchu Święty, chcę, abyś mnie posiadał. Chcę należeć do Ciebie. Chcę być Ci posłuszny i ulegać. Zdolni mnie, aby mógł doskonale wypełnić Twoją wolę. Duchu Święty, stąd mamy. Oddaję się Tobie bez reszty. Wiesz, że bez Ciebie nie mogę postąpić kroku. Nie umiem wypowiedzieć słowa. Bez Ciebie nie umiem zrobić nic dobrego. Bez Ciebie nie umiem się modlić. Bez Ciebie jestem niczym i nic nie mogę. Zawładnij mną, Duchu Święty. Oddaję Ci wszelką władzę nad moim sercem, duchem, rozumem i ciałem. Uczyń mnie Twoim niewolnikiem, bo ponad wszystko pragnę służyć Tobie i uwielbiać Twoją mądrość i dobroć. Niech wypełni się we mnie Twoja wola. Przyjmij, Ojcze, moją ofiarę. Każde cierpienie, rodzictwo i łaskawości dobrego. Każdą radość, pracę, modlitwę, każdą mówić słowo. Wszystko, co tylko mogę, Tobie odmawiam. Przyjmij łaskawie w połączeniu z nieskończoną zasługą najświętszej krwi i najdroższy gram Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, a szczególnie rany krwi wypływającej w czasie koronowania cierniem Jego najświętszej głowy przez niepokalane, mieczem boleści przeszyte serce Maryi w jej intencjach, aby moje całe życie i przydało chwałę Tobie, Ojcze, uzdrawiając dusze ludzkie i ratując je przed śmiercią wieczną. Aniele Boży, mój opiekunie, powierzam Ci moją mowę i wszystkie słowa, które dziś wypowiem, niech będą na chwałę Bożą. A jeśli miałbym użyć języka na własną zgubę, zamknij moje usta, napełnij je goryczą, abym poznał smak moich grzesznych zamiarów. Polecam się Twojej obronie w walce z pokusą wielokłamstwa i pychy. Kiedy stanę na sądzie Bożym, nigdy będę zawstydzony,
bo we wszystkim słuchają ciemni i stróżą. Do Ciebie, święty Józef, uciekamy się w naszej niedoli. Bez Waszej pomocy, Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoje opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodziców. Przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dzieciom Jezus, pokornie błagamy, dajże łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem pomóż nam na naszych poczekach. Opatrznościowy stworzył Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Podtaj od nas ukochany ojcze, wszelką zarazem błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawca, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z nudzami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Modlitwa do Trójcy Świętej za kapłanów. Ojcze Niebieski, który powołałeś kapłana do składania wiecznej ofiary Twojego Syna na uświęcenia ziemi, obdarz ich Twoim błogosławieństwem. Pochroń od zgubnych pokus. Jezu, Ty powołałeś apostoła, aby w Twoim imieniu głosili Ewangelię na wszystkich krańcach ziemi. Obdarz ich łaską pokory i wiernego naśladowania Twojej drogi. Duchu Święty, który stąpiłeś na przelęknionych uczniów, zgromadzonych wieczerników, stąd dziś na kapłanów całej ziemi, aby napełnieni duchem pobożności i męstwa z mocą działali pośród powierzonych ludzi. Napełnij serca wiarą, nadzieją i miłością i sprawa, by wiernie służyli świętemu Kościołowi i papieżowi jako jego głowie. I nasza modlitwa zakonających grzeszników grzechu ciężkich, którzy w tym momencie umierają na świecie, aby nie dostali się w ręce szatana, ale by otrzymali łaskę przyznania się do Jezusa. Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twoje boskie serce, przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć się Twoich wiernych dzieci, znoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, wykarmiłeś je łaską, a Twój Syn Jezus Chrystus własną odkupuje krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie, gdy będą konali. Usłysz słodki pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, Pana Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze. Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez mękę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, mieczem przebite serce Najświętszej Maryi Panny, rąk męczenników, wiary wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za to ogarnięte mrokiem duszy. Zbudź na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła. Światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy zdymając. Wierzę, że Twoje nieskończone miłosierdzie wyjedna im tę łaskę, łączą te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym sercu. Naukuję Jego boleści. Pana Cię, Ojcze, teraz i na wieki wieku. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew po swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pomóżmy duszami świętymi dzisiaj na całym świecie. Zruszę Chrystu cierpiących, za umierających, za grzeszników na świecie,
za grzeszników Kościele powszechnym, za grzeszników mojej rodziny, a także moim domu. Trójco Przenajświętsza, przez mękę i krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię i spraw, aby Królestwo Jego panowało w całym świecie. Panu Bogu dziękujemy za dar pogody, słońca. 16 dzień ani raz nie pokropił nas deszcz. Wczoraj był zimny wieczór, dziś mamy już zapowiadający się bardzo ciepły poranek. Na południu Polski w nocy ponoć przepięknie padało. Może być tak, że wrócimy do mrozu i, moi drodzy, do śniegu. Stąd też cieszmy się każdym promieniem słońca i ciepła. Uklękniemy w języku łacińskim, odmówimy nasz poranny pacierz, pacierz zakonnika w świecie i zwykłego śmiertelnika. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terra, et in Iesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, conceptus est Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos tertia die, resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare, vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Ego Dominus Deus Tuus, qui eduxit te de terra Egypti. De domo servitus. Primo, non habebis Deus alienos in conspectu meo. Secundo, non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra. Tertio, observa diem sabbati ut sanctifices eum. Quarto, honora Patrem tuum et Matrem. Cinque, non occides. Sexte, nec fermenteris. Septem, utrumque non facies. Octo, non blocferis contra proximum tuum. Nonne, non concupiscet uxorem proximi tui. Dece, ne desideravis domum proximi tui, non agrum, non servum, non axilla, non ove, non asinum, et universa que ilius sum. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie. Subtulum presidium conducimus sancta Dei fidente. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed ad periculis punctis liberamus serte, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, consolatrix nostra, tuo filio nos commenda, tuo filio nos commenda, tuo filio nos representa. W imię Boga, Trójcy Święty Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do nas.
naszej pracy i planu. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych królów. Potężna niebios królowo i Pani Anioła, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż mówcom anielskim, aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i szczerzcie nas. Sancte Michael Archangel, defende nos imperio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, impera ili Deus supplices te precamo, tuque princeps militiae celestis, satana maliosque, spiritus malignus, fiat perditionem animalum pervagantum in mundo, divina virtute, infernum vertute. Angele Dei, qui custos es meri, metidi promissus pietate, superna, illumina, custodi rege et guberna. Angelus Domini nuntiavit Maria, et concepit de Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum rerum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, et verbum caro factum es. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis sancta Dei genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris impunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per autem Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetualis a Rei. Requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetualis a Rei. Requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetualis a Rei. Święty Piotrze, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, rad być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba, uproś mi światło i dar rady w wątpliwościach, siły męstwa, pokusach i przeciwnościach. Wielu moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i Wyższego. Racz mi Twoją możną przyczyną wyjednać u Boga dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, aby kierowany przez Ciebie wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z Tobą odbywał się w niebie do wieki. Amen. Błogosławię Was, błogosławię Jerozolimę, drogi naszych internautów, wszystkich ludzi, których dziś spotkamy na ulicach Jeruzalem. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omni potens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Moi kochani, powstańcie. Dziś zapraszam internautów i Was na mszę świętą. Zaczniemy godzina 9:15. Jeśli Bóg da siły, zdąży się przygotować. Chcę powiedzieć kazanie orędzie z tego miejsca do naszego episkopatu. Osobiście to kazanie chcę skierować do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. I osobiście to orędzie chcę przesłać z tego świętego miejsca na ręce naszej pani premier Beaty Szydło.
Później to samo kazanie może w innym układzie powtórzę Chrystusa Króla nadchodzącą niedzielę, na którą tu uroczystość zapraszam do uczelni. Przypominam, mamy być o pierwszej, pół do pierwszej. Wszyscy jesteśmy w szyku bojowym, najpiękniej ubrani tu na placu przed świątynią, przed Jeruzalem, przed hotelem. Bóg błogosławi Was i ruszamy na naszą drogę krzyżową Boga Ojca. Będzie ona głoszona w języku polskim i w języku angielskim. Teraz spokojnie udajemy się na posiłek. Pozdrawiam ukochanych internautów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Transmisja przebiegła bez zakłóceń. Kiedy Pani już pokazuje dwa kciuki, to wiem, że już nie było żadnych przerw. Bóg zapłać za piękne rodziny.